Halożka, jakbym używał GoPro 8, to już bym nie miał. Opękła mi osłonka w Osmo Action. I to nie podczas nagrywania ostatniego motovloga, tylko w domu wrzuciłem na łóżko i potem przywaliłem plecakiem i gdzieś musiało pierdyknąć. Oryginał do wymiany 85 zł, złodziejstwo. Za kawałek metalu, plastiku i szkła. Ale kupiłem jakiś niby filtr UV, 35 zł. Także dzisiaj będę z tym nagrywał. Widzimy się już na moto. Jedziemy na plażę ogólnie, taki jest zamysł. Inna sprawa, sprawdzam też zasięg, jaki jest tego motocykla na pełnym baku. Bo jak ruszałem z tego, z Opola, to był pełny i centralnie zrobiłem ze 120 może, już rezerwa była. Także mam nadzieję, że on pokazuje tak jak w remecie, że jak się doleje do pełna, ale nie pod korek, to szybko schodzi, ale jak się pod korek naleje, to ja na remecie na pełnym baku cały czas pełny setkę zrobiłem, nie? Więc mam nadzieję, że to będzie podobnie. No i dzisiaj nagrywamy w Full HD w 50 klatkach. O panie, kuźwa, widzisz, dzieci idą, ja specjalnie dzwaniam. A głupek ciśnie, kurwa, jestem Maserati. No musiałem, no. Tak typowy Janusz, no staram się za bardzo teraz przy moto nic nie robić, bo i tak będzie przegląd gwarancyjny. To mi wszystko zrobią, nie? Więc sprawdziłem ten łańcuch, ok, napięty, obleci. Naszmarowany też, wystarczająco, olej ok, poziom jest. To co ja będę tu kombinował, nie? Widziałem odła cię, do góry wzbił się liczy wiatr. I to już będzie tu, w lewo. W sensie ta droga, może już na miejscu. Tańczymy lambadę, lambadę, lambadę. Tańczymy lambadę, ta na 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 na. Na plaży fajnie jest. A wiecie co jest fajne tutaj? O, że tak. Pewnie widać, mam nadzieję. Naciskam i zablokowane kierownica. A w remecie trzeba było gdzieś tutaj z boku takie kręcić, nie? Kurde, technologia, panie! Technologia! Się naszukałem na początku, gdzie to jest. A to kurde było na miejscu. Dobra, idziemy na plażę. Zdejmuję homofon oczywiście. Mam nadzieję, że ta nowa osłona nic obrazu nie psuje. Jak pod upostem się da, to taka fioletowa się robi. Niby tam jakiś filtr UV jest. No ale jak jest okazja, spójrzcie na to. Piękne chmurki. A jak chmurki, to timelapse machnę. Najgorsze w tym całym ambarasie tutaj jest to, że praktycznie tutaj się można dostać tylko samochodem albo rowerem. Tak więc jak ktoś tu przyjechał i były śmietniki pełne, to mógł to zabrać pod swój blok i tam to wywalić. No ale nie, no po co? Najlepiej wywalić gdzie, a potem to się roznosi. No to lecimy do domku. Oczywiście wracamy na pałę. Tylko już teraz wiem, że dojadę na dobrą dzielnicę. Oni tam już jest z kilka kilometrów ode mnie. Przynajmniej tak to brzmi w teorii, nie? No, jest strzałeczka na centrum. Tu się już połapię. Jak już dojadę do jakiegoś znajomego punktu, to się połapię. Siema, siema, kurwa, nawet nie zauważył go. Zamyślony jadę
O czym to ja myślę, to ja nie wiem. Gdzie to centrum? Jakoś nie poznaję tej Rudy Śląskiej. Kajo je! Gdzie ja jestem? Huta Batory. Tutaj my takiej huty nie mamy w ogóle. Ty, gdzie ja jestem? Kuźde! Tu jakiś kościół? Jeszcze nie jest moje miasto. Gdzie ja dojechałem? Karwasz twarz. Ty, tu jakieś Lidle. Gdzie ja jestem? Chorzów. I'm no tourist. Napisało mi, że jestem w Chorzowie. No tak, no. Ale jaja. To jak ja na tę mapę spojrzałem... Ty, no kurde, kierowało mnie na Rudę Śląską. 902. Wskoczymy na 902, to się odnajdę. 53 km przejechane, pełny bak. Czyli dobrze myślałem, że to takie jakieś... Jak się za dużo naleje, to można jechać dłużej. I patrzcie, jak ja przystojny jestem w tym. W tym je widać. Hello, hello! No, dobra, to już wiem, gdzie jestem. Pokaż, na co cię stać. Why? Ziemi, dada, kurwa, nie ma, że boi. Nogą mi machnął i tyle. Nakręciłbym teraz więcej, no wiadomo. Ale nie ma czym. No dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że to ładnie obciąłem, że dźwięk się fajnie nagrał. Starałem się mówić w miarę cicho, żeby się fajnie nagrał. Bo wiem, że on to wyłapuje potem za bardzo. Chociaż to jest inny mikrofon niż używałem. Zobaczymy, jeszcze mogę jeszcze gdzieś go inaczej zamontować. Trochę dalej od buzi by się przydało, bo mi ta frotka, ten zdechły kot mi wlatuje do gęby trochę. Tak na kąciki ust, o. Kącika. Dzięki za oglądanie. Widzimy się następnym razem, mam nadzieję. Zostaw łapkę w górę. A jak ci się spodobało, to i subskrypcję, bo 90 ileś procent osób oglądających moje filmy nie jest subskrybentami tego kanału, a ten kanał już ma prawie 4 lata i już przyszłoby się dobić przed 4 urodzinami, które są 1 lipca 1000 subskrybentów. Dzięki za oglądanie. Sayonara.